Agnieszka Sierocińska, Chrząska Telewizja. Witam, zapraszam na nasz cotygodniowy serwis. Powiemy w nim m.in. o zatrzymaniu dwóch mężczyzn w związku z pożarem składowiska opon, do jakiego doszło w maju tego roku w Trzebini. Będzie ponadto informacja o kolejnym kandydacie, który oficjalnie ogłosił swój start w jesiennych wyborach na burmistrza Chrzanowa. Małopolscy policjanci zatrzymali w minionym tygodniu dwóch mieszkańców powiatu chrzanowskiego w związku z pożarem składowiska opon, do którego doszło w maju tego roku. Usłyszeli oni już zarzut spowodowania pożaru składowiska. Zatrzymanie to efekt wielotygodniowego dochodzenia prowadzonego przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji. Z uwagi na charakter zdarzenia oraz jego rozmiary komendant wojewódzki w Krakowie zdecydował, że to właśnie funkcjonariusze z tej komendy zajmą się sprawą. Tuż po pożarze na miejscu zabezpieczono wszystkie ślady, przeprowadzono także oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Policjanci docierali do świadków, wszystkie te czynności doprowadziły do ustalenia, że bezpośredni związek z pożarem mają dwaj młodzi mieszkańcy powiatu chrzanowskiego. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych nadzorujący postępowanie prokurator prokuratury okręgowej w Krakowie podjął decyzję o zatrzymaniu obu sprawców, mówi Mateusz Drwal z zespołu prasowego Małopolskiej Policji. Zatrzymani to 22 i 28-latek. Obaj mieszkają w powiecie chrzanowskim i jeden z nich jest czynnym, a drugi byłym strażakiem jednostki OSP. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do prokuratury okręgowej w Krakowie, gdzie są przesłuchiwani. Może im być postawiony zarzut z artykułu 163 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru. Grozi im do 10 lat więzienia. Do pożaru składowiska opon w Trzebini doszło 27 maja. Przez kilka dni przy jego gaszeniu pracowało kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Do akcji włączono także samoloty. Koszty tej akcji liczone są w setkach tysięcy złotych. Dodatkowo doszło do skażenia środowiska. Robert Maciaszek oficjalnie ogłosił w tym tygodniu swoją kandydaturę na burmistrza Chrzanowa. Popiera go Koalicja Obywatelska. Wystawią wspólną listę wyborczą do gminy i do powiatu chrzanowskiego. Wspólnie poprą też jednego kandydata na burmistrza Chrzanowa, Roberta Maciaszka. Mowa o czterech ugrupowaniach: Platformie Obywatelskiej, Nowoczesnej, Polskim Stronnictwie Ludowym oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W poniedziałek na rynku w Chrzanowie oficjalnie ogłoszono informację o zawiązaniu lokalnego porozumienia wyborczego. Jednocześnie wolę startu na fotel burmistrza ogłosił Robert Maciaszek, były wiceburmistrz Chrzanowa i były poseł, obecnie dyrektor Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego. Chrzanów, zarówno gmina, jak i powiat potrzebują zmiany. Polska Akademia Nauk na takim raporcie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju zdiagnozowała sytuację średnich miast w Polsce. Wśród 255 średnich polskich miast Chrzanów niestety jest w czołówce tych miast, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Po tej gruntownej analizie, po wielu miesiącach pracy, takiej u podstaw z mieszkańcami, podjąłem decyzję o starcie na burmistrza miasta Chrzanowa w najbliższych wyborach samorządowych. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że działając wspólnie i popierając jednego wspólnego kandydata na burmistrza, mogą osiągnąć cel, czyli większość w Radzie Miejskiej, jak i Radzie Powiatu. Popieramy kolegę naszego Roberta Maciaszka na kandydata na burmistrza. Mamy nadzieję, że będzie się dobrze sprawdzał. Łączymy nasz wysiłek, łączymy siły, współpracujemy, bo przecież się wszyscy tutaj lokalnie znamy. No niech cała Małopolska popatrzy, jak można wspólnie, zgodnie, w jedności wspierać samorząd poprzez wybranie najlepszego człowieka jako wspólnego kandydata. Trochę mi żal, bo stracę jednego z najlepszych dyrektorów w Urzędzie Marszałkowskim. Gdy byłem ministrem sprawiedliwości, Robert jako świeżo upieczony poseł przeprowadził przez Sejm jedną z najważniejszych ustaw poprzedniej kadencji, a mianowicie ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej. Udowodnił, że jeżeli trzeba kogoś, kto musi ciężko pracować i potrafi zrealizować stawiane przed nim zadania, to właśnie Robert Maciaszek jest najlepszą osobą do tego. Robercie, otwieramy Ci nową drogę i mam nadzieję, że ta droga będzie dla nas wszystkich pozytywna. Będziemy Cię wspierać w działaniach i mam nadzieję, że ten podpis, który za chwileczkę złożymy, będzie tym podpisem zobowiązującym, który pokaże, że razem można więcej. Wspólnie można budować. Wkrótce Koalicja Obywatelska ogłosi kolejnych wspólnych kandydatów na burmistrzów w pozostałych gminach powiatu chrzanowskiego. Natomiast we wrześniu zostaną przedstawione listy wyborcze kandydatów na radnych. Stróże Prawa z Chrzanowa dołączyli do ogólnopolskiego protestu służb mundurowych.
Zaczęło się od policjantów, a potem dołączyli do nich inni pracownicy służb mundurowych. Mowa o ogólnopolskim proteście, w którym pracujący w tych zawodach domagają się m.in. podwyżek płac, wypłacania pełnego wynagrodzenia za nadgodziny, czy też powrotu do przepisów pozwalających im znowu na nieco wcześniejsze przechodzenie na emeryturę. Chrzanowscy Stróże Prawa solidarnie także włączyli się do protestu. Chrzanowscy policjanci przyłączyli się do akcji protestacyjnej związków zawodowych poprzez wywieszenie billboardu z akcją protestacyjną, a także oflagowaniem radiowozów z logo związków zawodowych. Organizatorzy protestu zapowiedzieli, że jednym z jego wyrazów będzie mniejsza liczba mandatów wystawionych przez Stróżów Prawa, a większa liczba pouczeń. Jak to wygląda w Chrzanowie od początku protestu? W pierwszych dwóch dniach Stróże Prawa na 100 interwencji wystawili 2 mandaty. Z artykułu 41 kodeksu wykroczeń mówi, iż na sprawcę czynu można, w stosunku do sprawcy czynów można poprzestać na pouczeniu, zwróceniu uwagi bądź ostrzeżeniu. Natomiast ocena faktyczna sytuacji należy od funkcjonariusza, który podejmuje czynności na miejscu. Za rażące naruszenie prawa funkcjonariusze chrzanowscy karają mandatami karnymi. Natomiast cała ta akcja protestacyjna związków zawodowych i policjantów, którzy przyłączyli się do tej akcji, w żaden sposób nie wpływa negatywnie na pracę policji, a przede wszystkim nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców. Protest ma zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację materialną funkcjonariuszy oraz braki kadrowe w komendach. Do niedawna chrzanowska jednostka także borykała się w dużym stopniu z tym problemem. Do obsadzenia było kilkanaście wakatów. Z początkiem wakacji akurat w tym względzie sytuacja nieco się poprawiła. Do 2 lipca 2018 roku tych wakatów było 14, jednakże 2 lipca przyszło 7 nowych funkcjonariuszy, więc na dzień 17 lipca mamy 7 wolnych wakatów. Protest policjantów wsparli pracownicy także innych służb mundurowych w Chrzanowie. Strażacy skupieni w Związku Zawodowym Florian. Jak informuje Piotr Pawelczyk z chrzanowskiego PSP, udział w proteście w tym przypadku oznacza oflagowanie i nieuczestniczenie w zajęciach dydaktycznych. Filmowe wakacje w mieście już na półmetku. Ciesząca się ogromną popularnością wśród dzieci, akcja organizowana przez MOKSiR w tym tygodniu w dużej mierze związana była z muzyką i tańcem. W tym tygodniu kino musicalowe, oczywiście mnóstwo zabawy, mnóstwo atrakcji. Zaczęliśmy od takich zajęć praktycznych, czyli bardziej plastycznych i w pierwszym dniu dzieciaki miały okazję same tworzyć koszulki, stroje takie właśnie musicalowe. Makijaż również był taki sceniczno-musicalowy oraz oczywiście tatuaże, ponieważ obracaliśmy się dużo w filmach bollywoodzkich, więc jak najbardziej dużo brokatu, dużo kolorowych jetów i oczywiście tatuaże. Czy można się dobrze bawić na takich feriach i dlaczego? Tak, można się bardzo dobrze bawić i można poznawać oczywiście nowych ludzi. Wakacje w mieście, jak było w tym tygodniu? Dobrze, tylko tak za bardzo nie chciałam się rano wstać. Nie chce się wstawać, ale warto przychodzić? Tak. Co ci się podobało w tym tygodniu? W tym tygodniu mi się podobało wczoraj, że szypaliśmy się tymi proszkami i te tańce. Drugi dzień to ogromna atrakcja dla wszystkich, bo feria barw i kolorów. Fantastycznie, zaczęliśmy oczywiście bollywoodzkimi tańcami. Dzieci miały już rozgrzewkę, wspaniale tańczyły. Natomiast później rzeczywiście były kolory Holi, na które dzieci już oczekiwały od kilku tygodni, od praktycznie rozpoczęcia całych wakacji. Troszeczkę nam pogoda popsuła szyki, aczkolwiek ta cała paleta barw bardzo się dzieciom podobała. Najfajniejsze są te zajęcia takie taneczne, takie zawody sportowe, bardzo fajne. Tańczyłyście między innymi tańce Bollywood. Pierwszy raz ci się zdarzyło tańczyć? Tak. I jak, trudno? Nie, to dla mnie takie łatwe jest akurat. A dzisiaj szarfy, to chyba trzeba się było spinać w górę. Mhm. I? I fajnie było. Dzisiaj uczestnicy, jak widzimy, tutaj po prostu próbują swoich sił na szarfach, na kołach, ale również miały dosyć intensywną rozgrzewkę. Tutaj pani Gabriela Warzecha pokazywała, w jaki sposób można rozgrzać ciało, żeby nie zrobić sobie właśnie krzywdy na takiej szarfie, także jak najwięcej atrakcji dla dzieci. Bardzo fajne były zajęcia i najbardziej mi się podobały te szarfy. Te szarfy, a trudne są zajęcia takie, trudne wspinanie? Nie. Bardzo łatwe.
Powiedz mi, co tutaj musiałyście zrobić? Wspinać się trochę do sufitu i uczyliśmy się klucza. Było bardzo ciekawe i najbardziej w tym tygodniu podobały mi się szarfy, bo nauczyłam się ruchów klucza i krzesełka. I w tym tygodniu jeszcze jedziemy na wycieczkę do Krakowa na multimedialną wystawę Titanika i naprawdę jest ciekawie i fajnie. Warto było przychodzić? Warto było rano wstawać? Warto, bardzo warto. Dlaczego? Bo jest bardzo fajnie, można się czegoś nauczyć. Czego na przykład? Na przykład takie różne rzeczy na szarfach, na kole. Takie bardziej akrobatyczne rzeczy. Tak. Akrobatyczne albo różne tancerkie i w ogóle takie. No. W tej chwili chwilka przerwy jest nam potrzebna na to, żeby się przygotować do kolejnych zajęć i od 6 sierpnia ruszamy z kolejnymi warsztatami dla dzieciaków, także serdecznie zapraszamy. Jakbyście miały komuś polecić, jeżeli nie wyjeżdża, to jak ma spędzać wakacje, to co, polecałybyście przychodzenie na takie zajęcia? Tutaj. Tak, radziła tutaj. Polecamy. Tak. W minioną niedzielę w Szanowie odbyła się promocja przewodnika Śladami Kultury Żydowskiej. Szlak żydowski opracowany był przez pracowników muzeum już od dłuższego czasu. W tegorocznym budżecie gminy Chrzanów udało się wygospodarować środki na jego publikację i efekty współpracy Biura Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz muzeum będą mogli Państwo zobaczyć i uczestniczyć w spacerze, który jest kompilacją dwóch tras opracowanych i przygotowanych przez panią Anię Sadło-Ostafin i pana Marka Szymaszkiewicza we współpracy z dyrektorem muzeum Zbigniewem Mazurem. Chcemy przejść taką skróconą trasą według przewodnika, ale trochę w odwróconej kolejności. Więc zaczniemy tutaj od budynku muzeum, pójdziemy Aleją Henryka w górę, potem w prawo ulicą Mickiewicza do rynku, na plac przy Moksirze, czyli dawny plac Estery, i skręcimy potem w kierunku 29 listopada. Mijając koszernie, pójdziemy do miejsca upamiętnienia, gdzie powieszono chrzanowskich Żydów. Tam, gdzie będzie większe zainteresowanie, będziemy się starali zaspokoić głód wiedzy. Przewodnik ma formę kieszonkową, stanowi połączenie dwóch funkcji. Po pierwsze, zawiera bardzo dużą ilość ciekawostek historycznych, ale też będzie można znaleźć w nim propozycje konkretnych spacerów. Myślimy, że taka forma spotka się z pozytywnym odbiorem turystów. Publikacja nie będzie dostępna w sprzedaży, natomiast będzie ją można pozyskać na wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych bądź współorganizowanych przez gminę Chrzanów lub jej jednostki. Będzie dostępna również w punkcie informacji turystycznej znajdującym się przy Alei Henryka. To była prawdziwa gratka dla miłośników rzemiosła, etnosmaku i folku. Na etnomanię do Wygiełzowa przybyło kilka tysięcy osób. Ponad setka wystawców rzemiosła, etnodesignu oraz naturalnych produktów. Do tego strefa dziecka, pokaz etnomody, gra terenowa, koncerty i ciesząca się dużym powodzeniem strefa smaku, gdzie serwowano regionalną kuchnię, przysmaki kuchni kresowej, gruzińskiej, dania z grilla, pierogi, kuchnię wege i slow food. Nic dziwnego, że tegoroczna edycja festiwalu Etnomania przyciągnęła rekordową liczbę miłośników folkloru i rzemiosła. W tamtym roku było ponad 5 tysięcy osób, teraz patrzymy na tłumy w skansenie, myślę, że będzie pobicie tego rekordu. Po raz kolejny potwierdziło się, że pomysł, który narodził się 8 lat temu, był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. To był pomysł w ogóle zorganizowania festiwalu Etnomanii jako połączenia tradycji z nowoczesnością. Podejścia troszkę bardziej aktywnego do tradycji, zrobienia warsztatów. Wtedy, 8 lat temu, było to jeszcze taką nowością, że nie było powszechne, że można zrobić garnki, tylko oglądać kiedyś było. Nie można było dotknąć łyżek, ale tylko oglądać. U nas wszystko można zrobić, dotknąć, posmakować i doświadczyć. Odwiedzający skansen chętnie próbowali regionalnych smaków, próbowali także tworzyć makramowe kwietniki czy prząść wełnę. Można u mnie próbować własnych sił w przędzeniu i też ja sama także przędę. Co można zrobić z takiej przędzy?
czapki, szaliki. No, jest taki fajny element, bo ona jest taka dosyć gruba i takim ciekawym aspektem jest to, że jest farbowana roślinami. Ja zbieram sama rośliny i farbuję tą mszędzę. Tam akurat pochodzę z Krynicy i korzystam też z naturalnej wody źródlanej. Dzięki temu te wybarwienia są takie unikatowe i jedyne w swoim rodzaju. Etnomania to również targi rzeczy wyjątkowych. Na 120 stoiskach wytwórcy prezentowali wyselekcjonowane rękodzieło, kosze z wikliny, biżuterię, ręcznie robione ubranka i zabawki, ceramiczne miski. Przyjechaliśmy z ręcznie robioną ceramiką i kilkoma elementami z lnu. Zajmuje się tym głównie moja żona, ja ją wspieram jak mogę, więc jestem głównie siłą napędową, roboczą. I tak, no jest to ręcznie robiona ceramika, każdy element jest unikalny, na przykład tutaj, jak widać, no niepowtarzalne ułamanie, co niektórzy mogliby odebrać jako minus, natomiast chociażby w kulturze japońskiej takie elementy są podwójnie cenne, no bo tego, czegoś takiego nie da się powtórzyć. Zainteresowanie odwiedzających wzbudziło też stoisko z ręcznie robionymi butami. Wykonuje te buty mój tata, który robi to już od 50 lat. Ja natomiast od zawsze projektowałam buty dla siebie. I od kilku lat robiłam to też również dla koleżanek, a od tego roku postanowiliśmy z mężem przekuć to w taki biznes. W tej rodzinnej firmie buty wykonuje się zawsze tylko z naturalnej skóry. Fascynuję się tą skórą od dawna i cenię ją bardzo za to, jak pracuje, jak człowiek się w niej czuje, jak się starzeje, że służy długo i że właśnie starzejąc się z czasem nabiera charakteru. Często myślę, że charakteru od właściciela. W tym roku tematem przewodnim etnomanii obecnym w wielu punktach programu była natura. Odniesień do niej nie zabrakło więc także na pokazie etnomody, który już na stałe wpisał się w tradycję festiwalu. Swe kolekcje zaprezentowali młodzi polscy projektanci zainspirowani kulturą regionalną i naturą. Zamiłowanie do gór i wspinaczek wciąga jak narkotyk. Wie o tym bardzo dobrze Radosław Siewniak z Chrzanowa, który ma za sobą kolejną wyprawę. Gdy zejdzie z jednego szczytu górskiego, już myśli o wspinaniu się na kolejny. Bo kto raz złapie bakcyla do wspinaczek górskich, to zaraża się nim na lata. Radosław Siewniak wspina się już 15 lat. Pierwszy raz poszedłem samodzielnie na Orlą Perć, no i wtedy rozpoczęła się ta pasja chodzenia po górach. Ile szczytów pan zdobył do tego czasu? No, ciężko powiedzieć, jest ich naprawdę dużo. Nie liczę, jest ich, no nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie ile. Jakie najbardziej niezapomniane wyprawy? No to myślę na pewno Gruzja, Kazbek, jak i sama Gruzja, na pewno Stany Zjednoczone, tam w szczególności góry w Parku Narodowym Zion, też Mont Blanc, no i teraz ostatnio nasz wypad na dom Michabel w Szwajcarii. Do tej pory największym wyzwaniem, które podjął Radosław Siewniak, było zdobycie najwyższego szczytu masywu Michabel w Szwajcarii. Góra liczy 4545 metrów nad poziomem morza. Myślę, że to była najtrudniejsza góra do tej pory, na jakiej byłem. W szczególności pod względem pewnej takiej spinaczki na pionowej ścianie 70-metrowej, jak i same wejście na tą górę przez grań festi, o nachyleniu jakimś nieraz 70 stopni, dużym oblodzeniu. To naprawdę było męczące, no i też momentami niebezpieczne i trudne. Do takiej wyprawy trzeba się długo przygotowywać? Na 4,5-tysięczniki czy 5-tysięczniki w tej chwili, w tym przypadku moim, no to jest związane tak, że prowadzę aktywny tryb życia. Biegam, gram w piłkę, jeżdżę na rowerze, czy jakieś nie ma specjalnych przygotowań. Natomiast gdyby się wychodziło już powyżej 5 tysięcy, no to takie przygotowania trzeba przejść wcześniej. Wspinaczki górskie dostarczają niesamowitych wrażeń, ale i dreszczyku emocji. Bywają przecież niebezpieczne.
najbardziej niebezpieczną rzeczą w górach wysokich są szczeliny lodowcowe. Nieraz one są odkryte, kiedy wchodziliśmy na Kazbek w Gruzji, no to były szczeliny około nawet 100-metrowe. Na szczęście wszystkie były otwarte, mogliśmy je tam swobodnie mijać. Czasami było niebezpieczne, bo był taki wąski przesmyk. Natomiast tutaj w Szwajcarii w zasadzie tych szczelin nie było, albo one były zakryte, nieraz ich nie widzieliśmy. To zawsze jest groźba, że do takiej szczeliny można wpaść. Dlatego też w takich górach wysokich idzie się z kimś związanym liną, że gdy jedna osoba wpadnie, to druga może zablokować się czekanem i potem zrobić stanowisko tak, żeby tą osobę wyciągnąć. Po zdobyciu czterotysięcznika Radosław Siewniak już snuje kolejne plany na górskie wyprawy. Tym razem mierzy w siedmiotysięcznik. Chcę w przyszłym roku, będę jechał na Alaskę i mam w planach McKinley, czyli to jest dawna nazwa szczytu Denali, teraz obecna, no i w przyszłości również chciałbym pojechać do Kirgistanu na Pik Lenina. To już jest siedmiotysięcznik, to już taka poważniejsza sprawa. Chrzanowska Księżnica chce stworzyć ranking 100 najpopularniejszych książek wśród chrzanowian. Zbieranie tytułów już ruszyło. Chrzanowianie na zgłaszanie swoich propozycji mają 100 dni. Akcja nosi zresztą tytuł 100 cm literatury i związana jest ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja ruszyła 1 lipca. Potrwa do około 8-10 października, potem ją podsumujemy i na koniec właśnie w zbliżonym terminie do 11 listopada ogłosimy efekt tego, co udało nam się zgromadzić przez te 100 minionych dni. Jak można zgłaszać te swoje ulubione książki, tytuły? Przede wszystkim najłatwiejsza forma to chyba zrobić sobie samemu zdjęcie lub kogoś poprosić ze swoją książką i przesłać nam na adres promocja@mbp.chrzanow.pl. Można oczywiście zawitać w progi naszej biblioteki i my sfotografujemy tą osobę tak, jak sobie będzie życzyła. Zaznaczam, że niekoniecznie trzeba być na zdjęciu. Inwencja, twórczość, wyobraźnia naszych czytelników jest nieograniczona. Właśnie dostaliśmy zgłoszenie pupila naszego czytelnika psa wraz z książką o psie. Można też chyba wypełniać listę, która wisi tutaj akurat w wypożyczalni za nami. Dokładnie, to jest druga forma. Tutaj nie trzeba podawać swojego imienia ani nazwiska. Tu wystarczy wpisać swój ulubiony tytuł i autora książki. Gusta są bardzo różne. Myślą Panie, że rzeczywiście uda się wyłonić tą książkę, która zyska największą akceptację, popularność? Niektóre tytuły się powtarzają, możemy to zaobserwować. Na przykład Mistrz i Małgorzata. Ale jest też sporo tytułów z dzieciństwa. Często dorośli czytelnicy do nas podchodzą i pytają, czy to może być książka z dzieciństwa. Jak najbardziej mogą to być po prostu książki, które nam zapadły w pamięć. Tak sobie myślę, że bardzo trudno jest chyba wybrać tą jedną, jedyną książkę, która jest dla nas taka ważna. Ale nie ograniczamy tego, dlatego że czytelnicy często przychodzą z dwoma propozycjami, trzema. Pozwalamy na to jak najbardziej, jeśli tylko mają ciekawe, trafne uzasadnienie, dlaczego te książki. Czy będą nagrody, czy nagrodą będzie to, że nasza propozycja okazała się tą książką, która podbiła serca wielu? Nie jest to konkurs, jest to akcja czytelnicza. Nagrodą będzie galeria zdjęć na koniec prezentowana w efektowny, imponujący sposób tutaj u nas w bibliotece. Do tego nagrywamy filmiki. Jeśli ktoś ma odwagę i chce, jak najbardziej zapraszamy. Mamy już kilkanaście takich nagrań, w których osoba pokazuje książkę i opowiada kilka słów o tym, dlaczego to jest jej ulubiona bądź najważniejsza książka. Pokaz takich filmów również będzie na tej, nazwę to, finałowej gali. No i oczywiście zaprezentujemy 100 tych głównych pozycji. Fanów klasycznego rocka i bluesa przyciągnął w miniony weekend koncert zespołów Ayers Rock i Tajna Lista. Emocji nie brakowało.
Piątek, 13 lipca, na scenie Starej Kotłowni. Dwa zespoły, Ayers Rock i Tajna Lista. Wakacyjne popołudnie i moc gitarowych solówek. Takimi hasłami można byłoby reklamować ostatni koncert w moksirowskim klubie. Nie trzeba było jednak uciekać się do marketingowych sztuczek, bo na deskach Starej Kotłowni rządziła muzyka i pozytywne emocje. Na scenie Ayers Rock, czyli weterani hard rocka, wzmocnieni świeżą krwią w postaci wokalistki Kai oraz gitarzysty Filipa. Oboje z rodu sikorów, który odciska swoje piętno na brzmieniu zespołu. Od samego początku w sumie tak było, że tutaj my jako przedstawiciele młodego pokolenia trochę wzbogaciliśmy stare numery dawnego Ayers Rock. Oni grali sobie w piwnicy, nie? W trójkę, nie? Schodziłem tam codziennie i słuchałem, nie, jak tam grają, nie, no to mówię, co, wezmę się za gitarę, nie. Chciałem gitarę, zagrałem parę akordów, nie. Tata do mnie przyszedł, mówi, nauczę cię czegoś, nie. Pokazał mi trzy numery ich, nie. Zagrałem te trzy numery, przez dwa tygodnie ćwiczyłem i zagraliśmy pierwszy tam występ na przeglądzie kapel, nie, w Olszynach. No i zajęliśmy wtedy trzecie miejsce, nie? Wtedy było tak, że w zasadzie oni nie mieli wokalisty i to było tak, z dnia na dzień powiedzieli, no dobra Kaja, może zaśpiewasz, nie? No, z racji tego, że te kawałki znałam od lat i w zasadzie słuchałam ich od dziecka tak naprawdę, bo od dziecka chodziłam na koncerty ich. No to nie był to dla mnie problem, wiadomo, że to nie był jakiś, nie wiadomo jaki szał. Zaśpiewałam jak potrafiłam. Grupa Ayers Rock powstała w latach 80. Muzyka jest dla nich hobby. Najbardziej cenią sobie niezależność, dlatego nigdy nie związali się z żadną wytwórnią. Nie wydali żadnej płyty, ale w repertuarze posiadają kilkadziesiąt numerów. W Starej Kotłowni zagrali głównie te cięższe kawałki. To był szczególny piątkowy wieczór w Starej Kotłowni dla fanów gitarowego grania. Wielu z nich przyszło do klubu, by zobaczyć powrót na scenę bluesrockowej grupy Tajna Lista. Był to, nie ukrywamy, bardzo ciężki temat, ciężki powrót, bo każdy z nas no, w pewien sposób się buntował przed tym. Każdy miał jakieś opory, by po prostu powrócić. To bardziej chodziło o pracę, bo każdy z nas pracuje i wiadomo, trzeba na chlebek zarobić. Zabrakło zmian personalnych. Zespół opuścił Piotr Latos, znany jako Ramzes. Nowym gitarzystą został Bartek Krzemień i jak słychać, poradził sobie całkiem nieźle. Chłopak generalnie uniwersalny, no. Czuję po prostu tego bluesa, z tą mieszką po prostu tego rocka, który po prostu prezentujemy. Największe przetasowania dotyczyły perkusistów. Wszystko wskazuje jednak na to, że na stałe do grupy wrócił Kamil Teofilak, znany jako Tyson Mike. Tyson jest wielkim, ogromnym przyjacielem i Tysona chce mieć w zespole, więc to się nigdy nie zmieni. Ramzes też, Ramzes wróci i będziemy grać we czwórkę, tak? Tak, są takie tak. Plany. Będziemy mieć trzy gitary, jak tylko po prostu wróci, także będzie jeszcze tylko lepiej. Zespół przygotowuje się powoli do debiutu fotograficznego. Premiera teledysku będzie na jesień oraz będziemy chcieli już po prostu wydać tą długo grającą po prostu płytę. Płytkę, tak jest. Płyta będzie w sprzedaży. Mam nadzieję już też na jesień. Też na jesień. Już prawie etap końcowy. Już mamy jeszcze kawałki? Kawałki są zrobione, wszystko jest przygotowane, czekamy tylko na teledysk. Teraz już te projekt okładki i po prostu będziemy działać. I prosto z teledyskiem popłyniemy. Piątkowy koncert był jednym z najlepszych w wykonaniu Tajnej Listy.
Zespół w wywiadzie podkreślał, że w Szanowie gra się najlepiej, zwłaszcza dla tak wiernej i zaangażowanej publiczności. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy, najszczególniej szanowską publiczność, której jesteśmy oddani tak, że głowa mała. Szanów, Strzebinia, Bolęcin, Żarki i co tam jeszcze. Babice, no całe centrum. Dziękujemy wam pięknie. Dziękujemy. Że jesteście. Spóźnialscy po raz drugi z rzędu wygrali finał kolejki wakacyjnej Ligi Futsalu. 17 drużyn rywalizowało w trzeciej kolejce wakacyjnej Ligi Futsalu w najstarszej kategorii wiekowej. W tegorocznej edycji ligi właśnie w tej kategorii toczą się najbardziej zacięte mecze, zaś cała stawka jest najbardziej wyrównana. Na pewno jest gorzej niż w poprzednich latach. Mniej drużyn, mniej publiczności. Ale rywalizacja jest i to się liczy. Dla nas poziom jest bardzo wysoki, ponieważ gramy bardzo młodym składem, więc jest to dla nas duży poziom, ale jest jeszcze szansa, żeby powalczyć. Można się poduczyć różnych, nie wiem, sztuczek, gry od starszych zawodników, którzy są bardziej doświadczeni od nas. W tym roku poziom znowu nie zawodzi, tak? Dobrzy zawodnicy, dobre drużyny. Można się zmierzyć naprawdę dobrymi rywalami. Myślę, że to jest naprawdę, jakby powiedzieć tutaj, okazja do zmierzenia się z naprawdę niezłymi przeciwnikami. Wydaje mi się, że na pewno jest troszkę słabszy niż w poprzednich latach, ponieważ gra młodszy rocznik. Aczkolwiek, to jak na każdych wakacjach, jest dużo drużyn, z którymi możemy się zmierzyć na dobrym poziomie i gdzieś ta przewaga lidera, którą mamy, nie jest aż tak wygórowana, więc uważam, że poziom jest bardzo dobry. W poprzednich kolejkach zwycięstwa notowali lekko spoceni i spóźnialscy. Dla lekko spoconych trzecia kolejka okazała się jednak niezbyt udana i w swojej grupie A zajęli dopiero czwarte miejsce, nie awansując tym samym do dalszej fazy gier. Wygraliśmy pierwszą kolejkę, natomiast w drugiej gdzieś tam troszkę nieszczęścia i nie wyszliśmy z gruby. I najprawdopodobniej w dzisiejszej również nie wyjdziemy, gdzieś tam nie poszło w tych pierwszych meczach. Gdzieś troszkę zaspani byliśmy. Aczkolwiek wydaje mi się, że w następnych kolejkach będzie już dużo lepiej i na pewno powalczymy o podium. Myślę, że na pewno też gdzieś nie jesteśmy głównym faworytem do wygrania tej ligi, aczkolwiek myślę, że każdy się z nami mierzy gdzieś tam w dużym stopniu. Dzisiaj także zawodzimy na całej linii, jednak rola faworyta nam po prostu nie sprzyja, tak? I zostaliśmy szybko sprowadzeni na ziemię i musimy walczyć jeszcze o jakieś matematyczne szanse na wyjście z grupy. Z grupy A awans zapewniły sobie Argentyna i Spóźnialscy. W grupie B także toczyła się ciekawa rywalizacja. Tam najlepsze okazały się drużyny Przepocone Bobry i La Bamba. Pierwszy mecz wygraliśmy 3-0, bardzo dobrze żeśmy się kontaktowali na boisku. Za chwilę będziemy grali drugi mecz, potem z La Bambą trzeci. Myślę, że jest do powalczenia wyjście z grupy. Trzecie miejsce w grupie zajął Uśmiech Komornika, zaś czwarte Pięciuj Spółka. Dzisiejsza kolejka, niestety wreszcie się zebraliśmy, gramy całym składem, nie tak jak tydzień temu, ale mamy bardzo ciężką grupę. Przegraliśmy 3-1 z drużyną La Bamba, bardzo mocna drużyna, większość starszych chłopaków od nas, więc było ciężko, ale i tak powalczyliśmy do końca. Z grupy C do grup finałowych awansował zespół Destroyers, który jednym punktem wyprzedził nieprzeciętnych i wyrzucił z dalszej rywalizacji. Zaś grupę D zdominowały Polne Krzaki, które z kompletem zwycięstw zameldowały się w dalszej fazie. Polne Krzaki wyprzedziły m.in. zawodników zespołu Lojtki, którzy na tym etapie odpadli z rywalizacji. W pierwszej kolejce nie wyszliśmy z grupy poprzez gwiazdorzenie kolegów. Zaczęli bawić się w dziurki, no a w drugiej już wyszliśmy, mieliśmy tam chyba trzecie miejsce. Na razie mamy jedną wygraną, jedną przegraną. Przegraliśmy z młodszymi od nas kolegami. No ale może nas nauczy pokory i w następnych meczach będzie to lepiej wyglądało. W pierwszej grupie finałowej o awansie do finału kolejki zdecydowały rzuty karne, bowiem zarówno Argentyna i Destroyers zgromadziły po 4 punkty i mogły się pochwalić takim samym bilansem bramkowym. W
karnych lepsi okazali się zawodnicy Destroyers, którzy po raz pierwszy tego lata dostali się do finału. Tam ich rywalem byli spóźnialscy, którzy gładko rozprawili się ze swoimi rywalami w grupie, wygrywając oba spotkania. Finał także należał do nich. Dzięki wygranej 2-1 awansowali na pierwsze miejsce w tabeli wakacyjnej Ligi Futsalu. Trzecie miejsce zajęła Argentyna po wygranej nad La Bambą 2-1. I to wszystko, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa w ramach serwisu. Mamy jeszcze dwa zaproszenia. Już w ten weekend w Skansenie w Wygiozowie rusza druga edycja imprezy Szanty na Wiśle. Spotkają się tam miłośnicy muzyki żeglarskiej, ale przewidziano także warsztaty dla dzieci, atrakcje i oczywiście koncerty. Natomiast w kolejny weekend zapraszamy do Pogorzyc. Tam Pogorzycka Sielanka, czyli Święto Wsi, na boisku LKS i UKS Pogorzanka. Start o godzinie 15 w programie gry i zabawy z nagrodami dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, inne atrakcje. Natomiast o godzinie 17 odbędzie się oficjalne otwarcie, które zainauguruje występ grupy obrzędowo-śpiewaczej Pogorzycanki. Imprezę zakończy festyn. Ten rozpocznie się o godzinie 18. I to już naprawdę wszystko, co mamy dla Państwa w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami przez całe wakacje i zapraszamy oczywiście do oglądania naszego programu w przyszłym tygodniu, a także do zaglądania na nasz profil facebookowy i kanał YouTube.